Księga Izajasza, rozdział 13. Wypowiedź prorocka o Babilonie, która została przekazana w widzeniu Izajaszowi, synowi Amosa. Na nagim wzgórzu postawcie znak, wznieście okrzyki, machajcie rękami, aby weszli w bramy książąt. Ja wydałem rozkaz moim poświęconym chówcom, pobudzony do gniewu, wzywam też moich bohaterów, aby cieszyli się z mojego triumfu. Odgłosy wrzawy na górach jakby licznego ludu, odgłosy zgiełku jaki wzniecają królestwa związane sojuszem narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów wojennych, przybywają z dalekiej ziemi, z krańców horyzontu, pan i narzędzia jego oburzenia, aby spustoszyć całą ziemię. Rozpaczajcie, bo bliski jest dzień pana, który nadchodzi jako klęska z rąk wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce, a każde ludzkie serce truchleje. Wszystkich ogarnia przerażenie, nachodzą ich spazmy i boleści, wiją się z bólu jak rodząca. Ze zgrozą patrzy jeden na drugiego ich twarze to twarze spłomieni. Oto nadchodzi dzień Pana, a będzie to dzień straszliwy, pełen zapalczywości płonący żarem gniewu, aby ziemię zamienić w pustkowie i zmieść z jej powierzchni grzeszników. Gwiazdy nieba i ich konstelacje nie będą już jaśnić swym światłem. Słońce się zaćmi, gdy tylko wzejdzie, a księżyc straci blask. Obarczę świat jego nikczemnością, złoczyńców ich przewinieniami. Położę kres pysze zuchwalców i upokorzę wyniosłość tyranów. Człowieka rzadziej spotka się niż złoto, ludzi mniej będzie niż złota ofiru. Oto sprawie, że zatrzęsie się niebo i ziemia zadrży w posadach z powodu gniewu pana zastępów w dniu, gdy gniew Jego zapłonie. Wtedy jak zgubiona gazela, jak trzoda, o którą nikt nie dba, każdy się zwróci do swego ludu i każdy ucieknie do swojego kraju. Zabiją każdego, kogo tam znajdą. Każdy schwytany polegnie od miecza. Na ich oczach roztrzaskają ich niemowlęta, splądrują ich domy i zgwałcą ich żony. Ja pobudzę przeciwko nim medów, którzy nie myślą o srebrze, ani nie dbają o złoto. Swoimi łukami przeszyją młodzieńców i nie ulitują się nad noworodkami i nie zmiłują się nad dziećmi. BABILON Perła wszystkich królestw, duma i chluba Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy Bóg dokona jego zagłady. Na wieki będzie bezludny i niezamieszkany przez pokolenia. Arab nie rozbije tam namiotu, pasterze nie powiodą tam trzód swoich. Dzikie zwierzęta będą tam miały swe legowiska, a jego domy napełnią się sowami. Zamieszkają tam strusie i upiory będą wyprawiały swoje harce. W pałacach jego będą wyły hieny, we wspaniałych zamkach szakale. Czas jego jest bliski, jego dni nie będą przedłużone. Kani rozdział, który jest taką, no, mową jakby złożeczącą, tak, na właśnie różnego rodzaju narody, to się zaczyna od jakby pierwszego takiego przykładu, czyli od Babilonu, a zobaczcie, dalej będą też jakby kolejne narody. Kochani, to się może wydawać w takim prostym odbiorze, jakby no, Pan Bóg się na kimś mścił. Nie? Kochani, to są bardzo ważne teksty, tylko należy je dobrze rozumieć. One pokazują skutki grzechu, który dosięgnie jakby człowieka, w sensie skutki, które dosięgną człowieka w wyniku jego grzeszenia. Koni wiecie, że Pan Bóg nie jest kimś, kto się na człowieku mści. Pan Bóg nie jest kimś, kto będzie, nie wiem, wymagał jakiejś kary, to nie o to chodzi. Pan Bóg jest nieustannie ciągle gotowy do każdego przebaczenia. Tylko jeżeli do Niego nie idziemy po to przebaczenie, to dosięga nas zło. I kochani, czasem warto, kiedy szczególnie wchodzimy w jakieś bardzo złe rzeczy, czytać sobie takie fragmenty, żeby rozumieć, co sobie na głowę sprowadzamy. I to nie chodzi o to, że to Pan Bóg nam to na głowę sprowadza, tylko Pan Bóg nas nieustannie ostrzega: nie rób tego, nie wchodź w to, a jeżeli już wejdziesz, to rezygnuj z tego jak najszybciej, bo tak ci się życie rozwali. No będą, kochani, no właśnie takie obrazy. Spustoszonego jakby człowieka w różnych narodach. To tylko pokazuje, właśnie, jakby różne formy grzechu, które nas niszczą. Warto sobie te teksty czytać nie po to, żeby się Pana Boga bać, tylko po to, żeby się grzechu bać. Nie w tym sensie bać jakimś niedobrym lękiem, tylko bać, nie chcąc w niego, w niego wchodzić.